Cześć, tutaj Robert i Borys. Dzisiaj nagrywamy dla Was filmik o oporządzeniu, które używamy. To jest taki filmik w odpowiedzi na pytania różnych osób, co najlepiej jakby kupić, albo jak to czegoś używa, więc postaramy się w tym filmiku Wam odpowiedzieć na te pytania. I zaczniemy sobie od razu od tego, czego ja używam zazwyczaj na strzelnicy. Jest to, że tak powiem, oporządzenie z takich dwóch części, czyli pas plus chestring. Ja na tym pasie tak naprawdę mam to, co jest najbardziej potrzebne według mnie i nie ma sensu więcej dawać, tak uważam. Czyli ładownice, 3 na magazynki do pistoletu, kabura z pistoletem, kabura Safari Land do pistoletu Glock 17 z latarką. Ten pas jest też jakby taki dwuczęściowy, to najpierw zaplatamy, to jakby zakładamy jako zwykły pasek do spodni i tutaj ten pas nakładamy na ten i po prostu się nam wszystko ładnie montuje, zarzepia, że tak powiem. Druga część oporządzenia, czyli chestring firmy Direct Action. Wszyte 4 ładownice na magazynki, nie da się tego wyczepić w jakiś sposób, więc one, że tak powiem, są na stałe. Magazynki do kałacha też pasują, nie ma problemu. Mamy tutaj trochę miejsca na jakieś dodatkowe oporządzenie. Ja sobie z boku tutaj zamontowałem apteczkę. No i na razie stazę mam tutaj, ponieważ na razie nie mam lepszego pomysłu, gdzie to zamontować. Prawdopodobnie wyląduje na pasku. Więc używam sobie tego, chestring jest rozcinany. Bardzo polecam. Świetna rzecz na taki krótki wypad, jeżeli nie chcemy dźwigać nie wiadomo ile materiału jakiegoś w postaci oporządzenia. Także sprawdza się w moim przypadku wyśmienicie. Ja jestem bardzo zadowolony z tego zakupu. No i też warto tutaj dodać, że można go założyć pod ubranie, pod jakąś kurtkę. Tak, dla prowadzących strzelanie jest to znakomite rozwiązanie, ponieważ jak mamy sobie chestringa na sobie, cyk, zakładamy jak kurteczkę. Zapinamy i w zupełności nie przeszkadza, żeby sobie nałożyć jakąś kurtkę puchową albo Gore-Texa, jak pada, albo jest bardzo zimno, więc jak najbardziej jest to słuszna uwaga tutaj, Borys zauważył. Dobra, a tutaj? Co masz takiego dziwnego? Tutaj mam smyczkę do pistoletu. Niektórzy uważają, że jest nieprzydatna. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Mi się przydała 2 albo 3 razy, ponieważ no ja to akurat przyznaję, że przy starszej kaburze tam miałem chyba jakiegoś G-Koda. Raz zapomniałem zapiąć po prostu tą blokadę i no i pistolet mi wypadł. Przyznaję się, no całe szczęście było to w takiej sytuacji, że dało się to zauważyć, więc od tamtego czasu po prostu mam, jakbym się miał gdzieś tarzać po błocie, wiadomo, lekka piechota, również pozdrawiamy przyszłych uczestników. Więc jakbym miał się gdzieś tarzać, czołgać albo przeskakiwać przez płoty, murki, to wydaje mi się, że warto mieć jakieś dodatkowe zabezpieczenie w postaci takiego retraktora. Więc... Mamy też kolegę, który zgubił pistolet z kabury Safari Land. Tak, tak, bardzo mocno polecany. Z tym samym zabezpieczeniem, dokładnie. Uznaje się, że jest to niemożliwe w kaburach Safari Land, ale zdarza się każdemu. No. Także chłop też zmądrzał i też kupił, tak, sobie... Tak, też ma retraktor od tamtego czasu. Zabezpieczenie. Dokładnie tak. Dobra, u mnie jest trochę inaczej. Ja mam po prostu sam pas, żadnego nic więcej na sobie. I na pasie musiałem zmieścić po prostu wszystko, co mi było potrzebne do takich zwykłych wypadów na strzelnicy, do prowadzenia strzelań. No i po kolei mamy tutaj bardzo blisko środka ciała stazę w takim pokrowcu, gumka po prostu. Dalej jest ładownica na multitoola, jest to ładownica Eagle, mam takie tutaj 3, Eagle Industries. Dalej jest kabura, też Safari Land. Dalej jest pokrowiec GTG na radio. Dalej jest apteczka Huzara. Dalej mamy worek zrzutowy od Miwo Military Lubliniec. Najlepszy worek chyba, jaki kiedykolwiek miałem. Ładownica stara jak świat od Supera, którą kiedyś zrobił za starych czasów, już nigdy więc tego nie robił i wszyscy je szukają, jest to święty graal. Mam takie 3. Ani nigdy wcześniej, ani nigdy później, tak? Tak. Mam takich kilka i trzymam je po dziś dzień. No i szybkie ładownice firmy Huzar.
Tanie, dobre, tak samo dobrze działają jak każda inna. No i dwie ładownice pistoletowe, znowu na magazynki pistoletowe od Eagle'a. Według mnie to są najlepsze ładownice pistoletowe, jakie kiedykolwiek w życiu miałem, a trochę ich już przetestowałem. Czemu tak uważasz, że to są najlepsze ładownice? Taką jedną główną zasadniczą różnicą. Przede wszystkim są twarde, one się nie zgniatają, tak jak inne szybkie ładownice, gdzie jak wyciągniesz magazynek, to po prostu się chowa. Jak chcesz później włożyć magazynek, to musisz długo rozpychać magazynkiem i dopiero wtedy wkładać. Tutaj jest po prostu włożenie magazynka i gotowe. Dwa, może to być też ładownica zapięta, dzięki czemu tak łatwo nie zgubisz magazynka, a jednocześnie nie w ogóle żadnych trudności nie nastręcza wypięcie tego i dobycie magazynka z ładownicy. Także dlatego uważam, że... A jakby sam montaż pasa, to też się odbywa na rzepek, jak inny, czy tak, to jest to samo. Mam taki pasek od... Chyba Direct Action. Direct Action, tak. Dokładnie. Tak, pas jest ten sam. Tu jest ten ostry rzep, tu jest ten miękki rzep, on się dokleja tutaj na pasie i dzięki czemu ten pas nie przesuwa się ani w prawo, ani w lewo, całkiem nieźle to siedzi. Oczywiście ważne jest to, żeby tutaj mocno dociągnąć ten pas wewnętrzny w pasie tym głównym. Musi być po prostu ściągnięty maksymalnie, ile się da. No u mnie to jest naprawdę na maksa, bo jestem... Tak, żebyście mogli oddychać. Tak, jestem dosyć szczupły, mimo tego, co niektórzy mówią. I muszę naprawdę do końca ściągać. Także działa to wszystko razem bardzo fajnie. Ten pas tutaj, Direct Action, ten zewnętrzny, ten wewnętrzny pas, to wszystko razem jest wszystko w tej firmie Direct Action. Naprawdę uważam, że zrobili fajne rozwiązanie. Dobrze to wszystko działa, nie? A powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Ponieważ twoja staza się tak znacząco, że tak powiem, różni od mojej. Co to jest za staza? Co to jest za staza? Chciałbym chyba przeczytać, już nie pamiętam nazwy, ale całkiem nieźle działa. Klasycznego katakota. Tak, a ja mam Sam Medical. Dostałem to kiedyś od jednego kolegi, oczywiście nutka. Od tamtego czasu zdarzyło mi się tam raz użyć na ćwiczeniach. Przewaga jest jej taka, że ma tutaj takie dziureczki, dzięki którym tutaj takie dwa bolce, w momencie kiedy się mocno zaciąga stazę, one wychodzą i blokują się na tych prostu dziurkach, dzięki czemu ta nie trzyma tylko rzep, trzymają też tutaj te dwa bolce, które się wysuną w momencie, kiedy staza się zaciśnie na maksa, nie? Rozumiem. I tyle. No, ale to działa identycznie jak Sam, tylko po prostu z takim bonusem, że masz takie dwa zęby. Dobra, kolejna część to jest oporządzenie, które zabieramy na jakieś taktyki do lasu i innych takich miejscach. Mamy bliźniaczo podobne kamizelki. Legendarnej wreszcie firmy. Tak. To są kamizelki firmy Spec Ops. Taka trochę kopia NFM-a kamizelek na siatce. Wszystkim wybraliśmy je dlatego chyba, że są lekkie i nie trzeba dużo nosić. Tak, są lekkie i ponieważ kiedyś jak dużo strzelaliśmy na Strzepczu i bardzo dużo sztuk amunicji tam potrafiliśmy wystrzelić, to no Borys, jak to Borys, wiadomo, robił takie zajęcia, gdzie było dużo chodzenia, bo oczywiście trzeba było mieć też plecak taki zapakowany na 3 dni minimum. No i doszliśmy do wniosku, że takie jakby chodzenie cały czas w plate carrierach i wyglądanie dobrze jest jakby już szkodliwe nawet nie tyle, co dla, jak to powiedzieć... Dla samych siebie jest to po szkodliwe. Po prostu jest to szkodliwe dla zdrowia. Tak. Więc stwierdziliśmy, że nie musimy już wyglądać dobrze, bo i tak wyglądamy dobrze na co dzień. Więc postanowiliśmy, że tak powiem, pójść w biednie wyglądające urządzenie, ale naprawdę bardzo funkcjonalne, które się sprawdza, zwłaszcza kiedy mamy jakieś zajęcia w terenie, połączone oczywiście ze strzelaniem, gdzie trzeba dużo chodzić. Mamy obciążenie w postaci plecaka, który jest załadowany, zapakowany na 3 dni, tak żebyśmy mogli przeżyć 3 dni. W miarę w komforcie jakim. Przeżyć i działać, bo tam jest jedzenie, woda, spanie. Amunicja dodatkowa, baterie i tak dalej. W każdym razie najważniejsza dla nas rzecz była wtedy, żeby plecy były odkryte, tak? Żeby czyste były plecy w tej kamizelce, żeby nie przeszkadzała w noszeniu plecaka, w wygodnym noszeniu plecaka. I dosyć ważna dla nas była rzecz, że po maksymalnym ściągnięciu tej kamizelki na taśmach górnych, żeby można było zapiąć też pas biodrowy w plecaku. Żeby ten pas biodrowy działał, żeby po prostu wygodnie nosiło się też ten ciężki plecak. Żeby odciążał, tak jak powinien to robić. Tak. Jeśli chodzi o jakąś właśnie ochronę balistyczną, to jest to jak najbardziej do połączenia z tą kamizelką. Zrobiliśmy raz w ten sposób, że nosiliśmy po prostu zwykły noszak płyt
czyli tak jak tutaj. Tak jak tutaj. Od Huzara taką kamizeleczkę, gdzie po prostu się wkłada tylko i wyłącznie płyty, tylko na to jest miejsce i nic więcej. I na to nakładamy kamizelkę tą tutaj i jakby mamy plate carriera takiego. Naprawdę proste rozwiązanie, dwa pokrowce na płyty, po prostu z malutką siateczką, żeby było wygodniej. Zapinane na rzep z jednej strony. Cztery rzepy. Prosta rzecz, naprawdę nie waży to, no nie waży to nic po prostu, a można to włożyć płyty, te płyty włożyć do plecaka i ubrać na przykład te płyty tylko i wyłącznie na zadanie pod kamizelkę i dopiero na ten noszak nakładamy tą siatkową kamizelkę, dzięki czemu jest i ochrona balistyczna i jest kamizelka z oporządzeniem na sobie. Oczywiście bardzo istotna rzecz, tu muszą być płyty standalone. Tak, dokładnie tak, więcej miękkie się nie zmieszczą, więc niestety muszą być standalone. To jest małe, ale czasem więcej niż szereg. Okej, a jeśli chodzi o to, co mamy na kamizelce, to można powiedzieć, że standard. U mnie, zaczynając od mojej prawej strony, apteczka, staza, później mamy cztery ładownice. Każda ładownica ma dwa magazynki, co daje nam 8 sztuk. Myślę, że jest to jednak jedną ładownicę, wcześniej czy później raczej stąd wyrzucę, bo 8 sztuk to jest trochę za dużo. Wyżej mam cztery ładownice na granaty dymne bądź jakieś innego rodzaju. Kieszeń na radyjko i z tyłu jeszcze mam tutaj worek zrzutowy. I tyle lat, ile jakąś tam taktykę ćwiczę, no, głównie tutaj z Borysem, to nic więcej nigdy nie potrzebowałem. Okej, okay. U mnie jest podobnie, z tą różnicą, że najpierw mam manierkę z kubkiem, z łyżką w środku na wodę, taki mały zapas wody zawsze przy oporządzeniu. Kieszeń na radio, kieszeń na granat. Trzy ładownice po dwa magazynki, też od Supera, kiedyś dawno temu kupione. Pokrowiec na apteczkę, bo po prostu przekładam sobie wnętrze apteczki z pasa tutaj, kiedy tego potrzebuję. No i kolejna ładownica na granat. I tutaj mam jeszcze taki karabinek do wpięcia maski, kiedy na przykład już jej nie potrzebuję i chcę tylko ją szybko po prostu odwiesić. No to najczęściej zawieszałem ją sobie po prostu w tym miejscu i wisiała sobie, jeżeli była taka potrzeba. Nie? No i pokrowiec na stazę od Huzara też. To fajnie to wszystko działa, nie? No, a oczywiście z tyłu jeszcze jest worek zrzutowy, wisi sobie tam luźno i tyle, nie? No i tak to działa, to jest maska, na razie noszę ją na razie w plecaku, po prostu jak potrzebuję, to zapinam sobie na ten karabinek. Jeżeli nie, no to ta ładownica po prostu idzie gdzieś na kamizelkę, gdzieś tutaj po boku. Tak najlepiej, też... najlepiej właśnie przeoporządzając kamizelkę, ponieważ na udo to się nie sprawdza, naprawdę, no. Lata to strasznie, nie? Zwłaszcza przy takich działaniach, gdzie trzeba dużo chodzić albo biegać. Teraz istotna rzecz, jeżeli chodzi o ten układ kamizelki. Zobaczcie, że w obu naszych przypadkach, czy to tutaj u Roberta, czy to u mnie, nic nie blokuje dostępu do magazynków od góry, tak? Zobaczcie, że u niego też ładownice na granaty są troszeczkę wyżej. Jeden taki odstęp jest. Bez problemu można je wyjąć, te magazynki. To samo jest z granatami dymnymi, też jest to odpięcie jednej klamerki i wypięcie granatu, tak samo jest tutaj. Granat wisi mi nad radiem, nad ładownicą z radiem, ale radio ustawiam raz, wkładam do ładownicy, już więcej go nie wyjmuję, nie ma potrzeby, żebym miał tutaj szybki dostęp. Tak samo apteczkę dla mnie to jest tylko zerwanie i po prostu wypięcie wkładu, też nie przeszkadza tutaj ładownica na granat, żeby mieć szybki dostęp też do tego, nie? Chyba tyle, nie? Z najważniejszych rzeczy. Z najistotniejszych rzeczy to właściwie tyle. Jeżeli macie pytania, zadawajcie w komentarzach. Zapraszamy. Dziękujemy, do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia.